Cześć Żabki, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmem z podstaw pielęgnacji. Przeszliśmy sobie już przez demakijaż, czas na mycie buzi. Ale zanim przejdziemy do filmu, mam taką odrobinkę prywaty, ponieważ jestem już w finale konkursu wizażu na Influencera Roku, więc zostawiam Wam link na dole i będzie mi bardzo miło, jeśli oddacie na mnie swój głos. Po prostu wchodzicie na stronę, klikacie w mój portret, nic tam więcej nie robimy, nie żadnych SMS-ów, nic z tych rzeczy. No, startuję w konkurencji z dosyć dużymi influencerami, ale czemu by nie spróbować i nie dać sobie szansy? Dobra, wracamy do tematu. Ogólnie to jest śmieszna rzecz, ponieważ mycie twarzy kojarzy się z nam z czymś tak podstawowym. No ogólnie każdy się chyba umie umyć. I no... Izabela, co to za problem? Wziąć mydło, umyć, wysuszyć, wytrzeć. Dziękuję. A już przez ten mały fragment naszej pielęgnacji możemy popełnić naprawdę dużo błędów, które mogą się okazać dosyć fatalne w skutkach i często jak z Wami gadam, bo oczywiście zawsze można do mnie napisać na priv, podać mi, najpierw od razu podać mi, jaką macie skórę, z czym macie problem i wypisać po kolei, czego jak używacie, bo zazwyczaj już w tym momencie, właśnie na etapie mycia twarzy, jest wiele rzeczy, które sprawiają, że cała reszta pielęgnacji sypie się. I ja tutaj nie przesadzam, bo to są czasami drobne rzeczy, a szczególnie przy wrażliwych skórach, taka jedna pierdoła, wiecie, to jest trochę jak taki kamyk w bucie. Idziecie i no niby wyglądacie szałowo, laczek się zgadza, outfit się zgadza, make-up się zgadza, ale wiecie, no tu się cały czas coś tam kuje w tą stopę i wcale nie jest dobrze. To właśnie błędy popełniane podczas mycia twarzy mogą być takim kamykiem w bucie i ja teraz Wam powiem dokładnie, jak zrobić, ażeby było dobrze. Przewrotnie zacznijmy od tego, czego na pewno nie robić i jakie są takie właśnie podstawowe, nazwijmy to, błędy. Punkt pierwszy to jest temperatura wody. I może nie każdy zwraca na to uwagę, ale ja na przykład bardzo mocno zauważyłam to po moich dłoniach, kiedy na szybko myję ręce, wiecie, biegnę tutaj, mam rozkładane już nagrywanie, ale coś tam mam jeszcze jakiś podkład na ręce, idę to wymyć i odkręcę wodę na ciepłą i ona potrafi szybko polecieć, taka bardzo gorąca. I w momencie, kiedy umyję ręce pod gorącą wodą, to mam je później wysuszone na wiór. I tak samo jest z twarzą. Zbyt ciepła woda lub zbyt zimna woda nie służą naszej twarzy. Nie mówiąc już o skórach naczynkowych, które nie lubią takiego szoku termicznego i zbyt szybkie jej ogrzanie, lub właśnie wręcz przeciwnie, takie wychłodzenie mega zimną wodą może doprowadzić do podrażnienia, do właśnie wystąpienia takich widocznych naczynek, a nawet i do ich popękania. Potraktowana zbyt ciepłą wodą skóra szybciej się wysuszy, będzie taka szorstka, nieprzyjemna, właśnie też podrażniona, a wystarczy ustawić letnią wodę i już jesteśmy w domu. Może jeszcze nie jesteśmy, ale to już jest na pewno rzecz, która mocno poprawi Waszą pielęgnację. Rzecz druga to nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Zbyt częste, zbyt dużo razy, wielokrotne mycie buzi robi nam właściwie dokładnie na przekór, sprawia, że ona będzie albo skrajnie przesuszona, albo zacznie nam się mega mocno przetłuszczać w obronie własnej, bo ją po prostu totalnie wysuszymy tym myciem, podrażnimy. Możemy też właśnie w ogóle wręcz nabawić się jakichś takich podrażnień na same składniki, bo jeśli mamy na przykład żel, który jest oparty na kwasach i nie powinno się go stosować ileś tam razy z rzędu i to zrobimy, no to mogą być nawet poważniejsze konsekwencje. Chodzi mi o coś takiego, że czasami widzę, albo też w ogóle piszecie mi to w swoich wiadomościach, że robicie coś takiego, że myjecie twarz raz, wypłukujecie wodą i myjecie drugi raz, tak dla pewności, że jest czysta. I to jest właśnie taka rzecz, którą można sobie mocno pogorszyć stan cery. Nie ma potrzeby mycia dwa razy, jeśli szczególnie myjecie rano. Po nocy skóra oczywiście wymaga umycia, bo ja już to Wam kiedyś mówiłam w którymś filmiku, jest to trochę obrzydliwe, ale tak jest, na Waszej poduszce, pomimo tego, że ją regularnie pierzecie, jest Wasz pot, łój, właśnie sebum, resztki martwego naskórka, roztocza, kurz. Wiecie, tam jest dużo rzeczy i to wszystko jest na naszej twarzy, rano wstajemy i wydaje się, no przecież ja się nie ubrudziłam w nocy, no. Ale jednak tak, więc wystarczy tylko coś lekkiego, dosłownie, coś bardzo delikatnego z wodą, żeby to zmyć i nie trzeba tej skóry szorować. A wieczorem, w momencie, kiedy macie makijaż lub właśnie jakiś tam krem z filtrem i chcecie umyć ją dokładnie, no to robimy najpierw demakijaż i o tym jest tutaj konkretny film. A później myjemy buzię. W temacie nadgorliwości wspomnimy też o używaniu żeli lub produktów do mycia twarzy z peelingiem, z drobinkami, w ogóle z rzeczami, które mają nam dodatkowo złuszczyć naskórek. Tutaj również zbyt dużo, zbyt często może pogorszyć stan cery. O tym też na pewno będzie więcej w, jakby w samym kwestii peelingów, ale to będzie osobny film.
Szczególnie uważajcie na produkty, które są polecane dla skór tłustych, dla skór trądzikowych, w momencie, kiedy wasza skóra wcale nie jest aż w takim stanie. Na przykład ja mam skórę, która jest mieszana, więc ma partie, które są bardziej suche, są bardziej tłuste. W zależności od tego, jak tam z hormonami stoję, to czasem jest lepiej, czasem jest też gorzej z samym przetłuszczaniem się, czy z jakimiś właśnie wypryskami. I no, ja lubię sobie wybrać taki mocniejszy produkt, moja skóra też bardziej lubi się z kwasami. Ale mimo wszystko nie używam ich dwa razy dziennie. Rozdzielam sobie to tak, że na przykład teraz przykładowo to, co właśnie wykończyłam, rano miałam piankę bardzo delikatną, to jest akurat Ministerstwo Dobrego Mydła, a na wieczór żel z kwasami, z niacynamidem, z olejkiem z drzewa herbacianego od Bielendy Profesjonalnej. No i tutaj takie zachowanie balansu między właśnie mocnym oczyszczaniem, a takim delikatnym właśnie oczyszczaniem jest kluczowe. I jeszcze wspomniałam Wam o żelach, które w ogóle mają sobie peeling, jakieś drobinki, granulki. Takich produktów ogólnie ja osobiście nie zalecam na rano. Z dwóch względów. Po pierwsze, rano się spieszymy, więc ten peeling ani nie będzie jakiś dokładny, ani nie jest to właściwie tak bardzo skórze potrzebne, żeby ją tak mocno doczyszczać po nocy, bo tam właśnie nie było makijażu, nie było kremu z filtrem. A po drugie, dużo rzeczy, które mają na przykład właśnie kwasy, czy te peelingi są jakieś mocniejsze, wymagają takiej naprawdę ochrony przeciwsłonecznej i jeśli nie używacie, ale mam nadzieję, że jednak to robicie, regularnie filtru lub na przykład no zapomnicie się, wybiegniecie z domu w pośpiechu, spóźnicie się do pracy, nie posmarujecie się filtrem, słoneczko przypiecze, dziękuję, mamy przebarwienia. Więc tego typu produkty bezpiecznie używać na wieczór, a na rano właśnie ułożyć sobie coś delikatnego, właśnie jakąś delikatną piankę, czy coś, co właśnie będzie działało tak wręcz łagodząco na tą skórę. I powiem Wam, że w przypadku skór mieszanych, bo może przy tych bardzo tłustych i trądzikowych to będzie ok, ale właśnie w przypadku skór mieszanych lepiej mi się sprawdza używanie na rano nawet takich produktów dedykowanych skórom suchym, bo ona jest wtedy taka ukojona, uspokojona na resztę dnia i nie chce się tak bardzo przetłuszczać. Myślę, że czaicie tą tutaj zależność. Kolejny błąd to używanie zbyt dużej ilości produktu. Jeśli mamy tego typu żele, które mają pompeczkę, zazwyczaj ta jedna pompka to jest w ogóle maks, ile nam potrzeba, ale ja też zauważyłam, że w większości przypadków to dosłownie takie ziareneczko grochu, to jest wystarczająco. Ja jeszcze sobie rozwadniam to na dłoni, rozpieniam w dłoniach i dopiero tak myję twarz. Sprawdzam się to tak samo na skórze głowy, kiedy rozwadniam szampon i on wtedy, nie wiem, czy ta piana lepiej działa, czy w ogóle jakoś tak skóra lepiej przyjmuje składniki, lepiej się myje, to samo robię z żelem do mycia twarzy. W żadnym wypadku nie wylewajcie 5 pompek i po prostu nie róbcie sobie takiej maski z tego żelu i nie zostawiajcie takich produktów na twarzy, bo wiem, że to czasami kusi, bo na rynku były takie produkty, że właśnie można umyć tym twarz, ale już się zostawia tylko maseczka. Nie, to po prostu spieniamy, myjemy, spłukujemy, nic nie zostawiamy, wtedy wszystko będzie działało tak, jak powinno. Mamy jeszcze jedną rzecz, niedomywanie krawędzi. To znaczy, w momencie, kiedy myjemy twarz, to po pierwsze, pamiętać o tym, żeby dojeżdżać sobie tu do linii włosów, bo tu często się robią właśnie jakieś takie drobne wypryski, to jest kwestia tego, że tam nie domywamy, nie dojeżdżamy rękami, kiedy myjemy twarz żelem. I tutaj przydadzą się wszystkie takie opaski, które gdzieś ściągają Wam włosy, także dobrze widzicie tą linię włosów, w ogóle jak widzę na jakichś albo reklamach, albo gdzieś tam na jakichś filmikach, że laska myje twarz i ma rozpuszczone włosy, mam takie, to jest niemożliwe, tak się nie da. Więc domywamy też dokładnie tą część i tak samo tą część bardzo dokładnie spłukujemy, bo wzięcie w garście, wiecie, wody i robienie chlapnięcia takiego, wiecie, jak no po prostu hipopotam u wodopoju, no to wiele Wam nie da. Twarz, bierzemy wodę, spłukujemy dokładnie wszystko tutaj też po linii włosów. Zróbcie sobie taki eksperyment. Jeśli czujecie, że może nie do końca Wasza rutyna była dobra, jeśli chodzi o mycie, to po umyciu Waszym sposobem weźcie sobie wacik z płynem micelarnym i przejedźcie wszystko dokładnie dookoła po twarzy i sprawdźcie, czy jednak gdzieś tam coś nie zostało. Jeśli zostało, to znaczy, że to jest do zmiany. Dobra, wykonaliśmy już tak dużo czynności i w każdej z nich można było się wywalić, ale jest jeszcze jedna. I jest to wycieranie tej twarzy, bo to też robi różnicę. Zdecydowanie nie polecam brania ręcznika, szczególnie tego, który wisi jako taki Wasz kąpielowy w łazience i robienia tak. Nie szuramy, nie jeździmy tym ręcznikiem po twarzy, ogólnie raczej też nie zbliżamy się do tego ręcznika, którego użyjemy na ciało, bo to wiecie, to jest łazienka, tam jest trochę wilgotno, tam jest trochę ciepło, tam się różne rzeczy lubią rozwijać, jakieś takie nowe kolonie cywilizacji w tym ręczniku mogą powstać, więc szczególnie jeśli macie skórę z tendencją do niedoskonałości, taki ręcznik może pogorszyć problem. I nie wiem, to się wydaje takie mega błahe, no co tam jakiś ręcznik, przecież to ma kontakt ze skórą tam chwilę. A jednak, dwie metody, które ja używam, wybierzcie sobie, która Wam bardziej odpowiada. Jedna to kupić sobie w albo IKEA, albo w Pepco, wiecie, zestaw takich
takich malutkich ręczniczków. One zazwyczaj są w okolicach tam kilku złotych, taki mały kwadratowy ręczniczek, mieć ich 7 i codziennie wymieniać sobie na świeży. Druga opcja to trochę mniej ekologiczna, chusteczki jednorazowe, po prostu bierzemy chusteczkę i nią wycieramy twarz. I sam jeszcze sposób. Ja sobie tutaj zademonstruję, a mam taki nawet ręczniczek tutaj, bo mam takie do wycierania na razie czego. O, to jest właśnie z IKEA takie ręczniczki, które ja mam w sztuk chyba nawet więcej niż 7. Bierzemy sobie naszą szmatkę, ręczniczek, chusteczkę i po prostu przykładamy, odkładamy. Dziękuję, buzia jest wytarta. Więcej nie trzeba. Wróćmy jeszcze na chwilę na sam początek, bo mówiliśmy o tym, że można myć twarz za często, ale można też myć za rzadko. No i tutaj jakby totalnym błędem jest po prostu jej nie mycie. Nie wiem, to jest trochę takie, może podstawowe i powinno o tym wspomnieć na samym początku, ale wiecie, mi się to w ogóle wydaje nierealne, że można tej twarzy nie myć. I ja wiem, są ludzie, którzy uważają, że twarzy nie trzeba myć, ale dla mnie logika, która mnie przekonała, i to nie jest moja teoria, którą sobie tam, wiecie, uknułam, wymyśliłam, wyśniłam, tylko rozmawiałam z osobą, która szkoliła mnie z konkretnych tam po prostu produktów pielęgnacyjnych, jeszcze jak pracowałam w perfumerii, że w momencie, kiedy żyjemy w miejscu, gdzie, zobaczcie, kurz się nawet osadza na waszych rzeczach w domu, to powietrze jest brudne, przez cały dzień się pocimy, na tej twarzy po prostu dużo rzeczy i mówię tu raz na przykład o osobach, które się nie malują, więc stwierdzą, że ich to nie dotyczy, jak dużo tego syfu na tej twarzy jest. Ja nie wyobrażam sobie po prostu tego nie umyć. Tak samo rano, to już o tym wspomnieliśmy, poduszka, roztocza, kawałki martwego naskórka, łój, pot. W momencie, kiedy bierzecie krem, który później nakładacie i jeździcie po tej twarzy, a wszystko to, co na niej było wcześniej, na niej jest, no to wprowadzacie to głębiej w twarz. Po prostu ten krem miesza się z tym brudem, z tym potem, z tym resztkami, z tym wszystkim. To nie brzmi dobrze, prawda? Więc, jeśli jesteście z osób, które tak się zastanawiają, bo czymś umyły twarz, było się gorzej, może jednak lepiej nie myć, to wszystko jest kwestią wyboru dla siebie odpowiedniego produktu. Ale zanim jeszcze przejdziemy do konkretnych produktów, taka, to nie jest błąd, ale taka może uwaga. W momencie, kiedy myjecie się w wannie, bo akurat ja mam też wannę, całe życie myję się w wannie, prysznic ogólnie nie jest dla mnie, to jest dla mnie katorga, ale to jest tak, że człowiek wchodzi, ma umytą buzię, albo wchodzi do wanny i myje buzię, i później sobie myje włosy, nakłada sobie jakieś tam maski, wiecie, robić dużo rzeczy, i ta skóra jest już umyta, ale siedzicie w tej zaparowanej wannie i ona sobie tak schnie i tak jakby woda jeszcze bardziej ją, wiecie, tak wysusza, to warto na ten moment po prostu kupić sobie jakąś, nie wiem, czy tam w saszetce, czy w słoiczku, zwykłą, nawilżającą, prostą maseczkę i lekko posmarować tę twarz na czas siedzenia w wannie, po to, żeby nie zostawiać jej takiej gołej jeszcze w tej saunie wannowej i niby drobna rzecz, a bardzo poprawia jakość skóry. Dobra, przejdźmy sobie już do konkretnych produktów. Do wyboru, do koloru jest teraz tego masa. Czego bym unikała? Unikałabym bardzo kolorowych żeli. Nie daj Boże z jakimś brokatem, gwiazdkami błyszczących, wiecie, perłowych. To jest zawsze jakiś tam dodatek, który po pierwsze może podrażnić skórę, który też jest w ogóle zbędny. Nie zachęcajmy producentów kosmetyków do produkowania czegoś takiego, bo to po prostu nie jest dobre. Unikałabym rzeczy w stylu 3 w 1, że tam jest i peeling, i maska, i w ogóle, nie wiem, to wam kanapki zrobi, załaduje zmywarkę. Lepiej do każdej tej czynności mieć oddzielny produkt, idealnie dostosowany do swojej skóry. I tu bym uważała też na produkty z dużą ilością kwasów, szczególnie z kwasem salicylowym. Przepatrzcie swoją pielęgnację, jak dużo już złuszczających produktów macie. I jeśli wasza skóra nie ma potrzeby już jakby więcej złuszczania, i jeśli regularnie też wykonujecie peelingi, jeśli wasza skóra nie ma potrzeby, żeby ją jakoś tam super mocno złuszczać, to takie produkty używajcie raz dziennie, albo co jakiś czas, jako takie uzupełnienie pielęgnacji, ale nie jako taki produkt 2 razy dziennie. Pierwsza kategoria to pianki. Ja pianki kocham, wielbię, uwielbiam. Nie mówiąc o tym, że niektóre rzeczy na przykład da się spienić z pieniaczką i to jest też wspaniała sprawa. Oczywiście na to trzeba się troszeczkę więcej czasu poświęcić w łazience, więc rozumiem, że nie każdy chciałby to robić. Ale są też już oczywiście gotowe pianki. Ale niech was nie zwiedzie to, że to jest taka słodka, urocza chmurka, ponieważ pianki, żeby były pianą, muszą mieć substancje pianotwórcze. I tu bym patrzyła na skład mimo wszystko, czy nie jest to takie zbyt agresywne w momencie, kiedy chcecie używać czegoś bardzo delikatnego, ale jeśli macie twarz normalną, mieszaną, tłustą, to raczej też nie powinno być problemu. I teraz kilka przykładów moich ulubionych pianek, właśnie ta już wcześniej wspomniana pianka z Ministerstwa Dobrego Mydła, pianka z Nature Queen, pianka z Resi, bo są też bardzo fajne pianki od Bielendy, z Ekolaboratorii i ta rosyjska niebieska, która wiem, że troszeczkę z dostępnością jest trudniejsza, czy też na przykład taka łatwo dostępna pianka z Wianka.
Ale się zrymowało. Inna kategoria to emulsje. I tutaj trzeba troszeczkę w głowie sobie przejść nad tym, że to się nie będzie pieniło. Ja musiałam chwilkę się przyzwyczaić do takiej konsystencji, bo miałam wrażenie, że myję twarz kremem, bo tak to właściwie czuć. I to też jest taka najłagodniejsza opcja, więc jeśli macie bardzo skrajnie suchą skórę, czy podrażnioną, czy jesteście w trakcie kuracji, to zaopatrzyć się w emulsję, to jest najlepsze, co możecie zrobić. Kocham w emulsjach to wrażenie, kiedy spłukujemy twarz, a ona jest już jakby lekko nakremowana i to daje nam taki komfort, że nie ma tego ściągnięcia, nie ma tego przesuszenia. I tutaj zdecydowanie polecam fioletową emulsję od Bielendy Profesjonalnej, bardzo dobrą emulsję od Recibo, czy na przykład taką bardzo już dla mnie wspominkową emulsję z Wianka. No, to taki jeden z pierwszych moich kosmetyków. Kolejna opcja to bardziej takie nawilżające żele, czyli już ta troszeczkę mocniejsza kategoria mycia, ale jeszcze dalej gdzieś tam w opisie dla skór suchych, czyli coś, czym też możemy właśnie przy przypadku takiej mieszanej skóry myć twarz rano. Tutaj, oj, Mokosz, bardzo pięknie pachnący żel. Bardzo lubię te z Bielendy różne żele, w zależności od tam linii, one mają różne zapachy, różne jakby formuły, ale one wszystkie są naprawdę bardzo przyjemne. Pomarańczowy żel do mycia twarzy z Wianka. Ten zapach, dawno go już nie używałam, ale do tej pory pamiętam, przepiękny. Klasyczny brzoskwiniowy żel od Recibo. Och, to on daje taką fajną miękkość. Taki bardziej wielofunkcyjny i troszkę droższy żel z Samarite. Pięknie pachnący żel z Sensu Mare. Albo ten irysowy żel z Eco Laboratorii. Kolejna opcja to żele, ale te już mocniej oczyszczające, lekko złuszczające. No i tutaj oczywiście ten wspaniały zielony z Bielendy Profesjonalnej. To jest taka opcja, kiedy chcemy troszeczkę więcej złuszczania, ale nie chcemy, żeby to było zbyt agresywne, to jest tak idealnie pomiędzy. Totalny killer, czyli żel z Duetusa, to już jest takie porządne oczyszczanie. Bardzo przyjemny zielony żel do mycia twarzy z Wianka, czy na przykład taki żel z AA. I na sam koniec jeszcze wspomnę Wam o takiej drobnostce, która mi się przewinęła czasem w wiadomościach od Was, że myjecie twarz, idziecie robić rzeczy i dopiero wtedy nakładacie pielęgnację po jakimś dłuższym czasie. To właśnie jak z tym siedzeniem w wannie. Nie zostawiamy tej skóry, po myciu od razu przechodzimy do dalszych kroków pielęgnacyjnych, bo taka wysuszona skóra, no, to nie będzie nic dobrego. Mam nadzieję, że wyczerpująco omówiłam temat. Jeśli jeszcze są jakieś pytania, to oczywiście jak zawsze zapraszam do komentarzy. Jeśli macie jakichś swoich ulubieńców w tych kategoriach, no to też dawajcie oczywiście, żeby inni mogli z tego skorzystać, a może ja czegoś nie znam i powinnam przetestować. Myślę, czy następny odcinek nie zrobić łączony o peelingowaniu i tonizacji, bo to są takie dosyć krótkie zagadnienia, chyba że peelingowanie włożymy do maseczek. Nie wiem, napiszcie mi jak wolicie. Ja już Wam teraz pięknie dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku.